Naciśnij subskrybuj, naciśnij dzwonek i bądź na bieżąco, bądź na bieżąco, siomek! Siemano, elo, ej! Dzisiaj filmik pod tytułem reakcje na nasze stare filmiki. Odkryliśmy, że mamy ich niesamowicie bardzo dużą ilość. Bo generalnie zaczynaliśmy naszą przygodę z social media, z internetem od Facebooka i tam publikowaliśmy bardzo duże rzeczy na samym początku. No a dzisiaj odpalimy je, a przy okazji to nagramy. I zobaczymy jak to było, a wy zobaczycie to razem z nami. Dobra, no to zaczynamy od naszych starych filmików, które mamy na Facebooku. Może pierwsze, taki dół, tak, w sensie, gdy w nocy nie możemy zasnąć. Pamiętam, gdy byliśmy jeszcze w naszym pierwszym mieszkaniu w Gdyni na Świętojańskiej, które miało 30 metrów kwadratowych, to była kawalerka. To naprawdę ciasno, była kanapa i nasze torby treningowe i to było w sumie tyle, ile tam się mieściło. No tam był taki styl zawsze, ale robiliśmy dziwne, głupie rzeczy i ten filmik w ogóle dobrze chyba wszedł kiedyś, nie? Dużo miał wyświetleń. Tu lampą było mistrzostwo i ten branding, fit lover. O, jeden z kolejnych pierwszych. House Cleaning Motivation. Na początku właśnie naszej przygody z internetem wsadzaliśmy właśnie takie filmiki śmieszne, jak można ćwiczyć podczas jakichś tam codziennych czynności i powiemy wam, że one zostały udostępnione na takim portalu, gdzie bardziej byli kulturyści i takie typowo jakieś sportowe tematy i dostawaliśmy tam mnóstwo hejtu. Bardzo dużo na każdy ten filmik. Tak. Było mnóstwo hejtu, ale co jednocześnie. To za śmieszki. Tak, że co to ma być, w ogóle, że to jest jakieś. W ogóle, co to ma być, ale jednocześnie na naszym fanpage'u były tylko same pozytywne opinie. I jakby przez pewien czas my wsadzaliśmy te filmy, my się jaraliśmy, bardzo lubiliśmy je robić, w ogóle to było nasze hobby. I przestaliśmy to robić, bo dostawaliśmy tyle hejtu na tym innym portalu, ludzi, którzy no, nie byli z nami związani, tylko po prostu to komentowali. Że pomyśleliśmy, że rzeczywiście może to jest beznadziejne. Może to jest głupie. Może tak się nie robi. Że to źle o nas świadczy, nie? Że to jest głupkowate. Ale to oznacza, że się poddaliśmy? No na jakiś czas przestaliśmy to robić, ale potem i tak generalnie wróciliśmy do takiego po prostu humoru, bo to nas definiuje najlepiej. Ale o czym chciałam powiedzieć, że jeśli robisz coś w życiu i uwielbiasz to robić i dla ciebie to jest fajne, cieszy cię to i w ogóle są ludzie, którzy to doceniają, ale inni coś tam mają, duży hejt na to, nie popierają tego, to i tak powinieneś robić swoje, bo prawdopodobnie jesteś w środowisku, które ciągnie cię w dół, po prostu w złym środowisku, bo jak mówię, jak u nas na fanpage'u zero hejtu, praktycznie do dzisiaj nie mamy, że mamy, jesteśmy wśród ludzi, którzy to akceptują, którzy czerpią z tego jakąś radość, humor, coś tam, no i to też no jest i taka okej, motywacja. Ale to nie jest już reakcja na filmiki, więc lecimy dalej. Albo ten filmik, nasz pierwszy filmik ever. No, który... to jest taki pierwszy. Jak założyliśmy dopiero vloga. I to jest taka sklejka, w ogóle jak zaczynaliśmy. Niesamowite to było. Jeszcze do tej piosenki, to jest Zika, która była wtedy taka popularna. I oczywiście też to sobie robimy, to robimy śmieszne hity. Slow motion. No jak widzicie, ta jakość się zmieniła. A to jest śmieszne, bo w ogóle my zaczynaliśmy, mieliśmy tyle co mieliśmy naszych znajomych, co gdzieś tam to udostępnili i w ogóle. A ten filmik jeszcze na moim kanale YouTube zrobił chyba 40 tysięcy czy 30 parę tysięcy wyświetleń. To było dla nas tak ogromnie dużo, byliśmy w takim szoku, nie wiedzieliśmy, wow, jak to się dzieje. No te banany, jakąś kobietą, ja. Jeszcze pracowaliśmy kiedyś na plaży jako animatorzy. O, tutaj. O, to fajne było. O, tyle, a to Mateusz raz wystartował w zawodach street workoutu. No, to było takie śmieszne. W ogóle ze street workoutem to miałem wspólnego tyle co Pamela ze snowboardem. Nigdy nic nie ten, ale wystartowałem i fajna zabawa była. Nic nie zajęłam, nie? Ale starałeś. Ale się starałem. Zawsze jakąś zajaweczkę miałem na elementy, ale później nazwali to street workout. Wrócimy na Szczecin. To był fajny filmik, to był naprawdę fajny filmik. No fajny. On nie ma już go w internecie chyba. No. Nie, jest u mnie na kanale, no. Ty masz kanał. No, no. Taki stary. Super. I no na koniec to. Logo, które nasze pierwsze logo. Będzie. Końcówka wywiadu, końcówka najlepsza, nie? No wtedy jeszcze źle robiłam w ogóle swingi. Ale człowiek uczy się przez całe życie. O
to jest fajne, zakupy. To w ogóle też jest śmieszna, fajna historia. No, to nagrywaliśmy w sklepie 3 razy chyba. No, 3 razy musieliśmy iść do tego sklepu, żeby to nagrać, bo zawsze był jakiś przypał, albo ochroniarz przyszedł i no miał jakiś sap, albo w ogóle nam się nie udało. Albo za mało scen, albo coś tam w domu, no. Dopiero zobaczyliśmy, że jest nie tak. Karusałka. To pani tak patrzyła, zawsze wszyscy patrzyli, no ale my mieliśmy misję. To dzisiaj tak mamy, że w sumie w miejscach publicznych to coś odwalić, to jesteśmy pierwsi. Pan też się patrzy. Nie chciałbym, żeby tak było. O, tu też się... Ty, musimy nagrać drugą część. Chcecie drugą część? Jak chcecie drugą część, to nie wiem, 30 tysięcy łapek. Tak żeby nie liknęli. To tak, żeby nie było za szybko. Ale jak się uda? No to dotrzymamy słowa, dotrzymujemy słowa, więc jakoś to będzie. I tutaj wszyscy myśleli, że ja specjalnie wyrzuciłam ten przecier, ale tak nie było, on już tam był. Już leżał. Tylko dograliśmy scenę, że jestem tym faktem przerażona. Dobra, ja na świecie. Elegancja Francja. Dobra, jeszcze jeden, jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Nie, już się bateria tam tak włączyła. To koniec. Także dziękujemy bardzo za oglądanie. Forma nietypowa, ale było dużo komentarzy. Nie, było dużo komentarzy. Szczerze mówiąc, to ja chciałem, żeby było. Prawda jest taka, że nie było komentarzy. Ale chciałem to nagrać, bo widziałem, że to jest trendy, że dużo ludzi nagrywa reakcje na nasze stare filmy. Więc trochę się obawiam o waszą opinię. Ale jeśli wam się podobało, to... Wiecie co robić, no chyba, że nie wiecie, ale jednak lepiej jakbyście wiedzieli. Chyba, że wciąż nie wiecie, no ale fajnie jakbyście jednak wiedzieli. Dziękujemy wam za oglądanie, cześć! Ty, zrobiłem daba, bo nie zdążyłem pokazać ręką, siemano. Okej. Okay. Elo!